tak, to jest zajebiste. Nie macie tego... Pozwolę, pani powiem. Nie, tu nie ma wyszkoły, tu ma być szkolenie. Raz, dwa, trzy, bo czek. Nie, to jest nic. Nie chcę się skończyć. To was tu wezwam! Nie, ona nie jest tu wezwam! Nie jest tu wezwam! Ona nie jest tu wezwam! Ona tutaj nie pracuje! Co ćwiczycie i jak to ważne jest? To, co ćwiczymy na tej stacji, to jest akurat umiejętność udzielania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjentów w hipotermii, jako że w ogóle dewiza tych manewrów to jest hipotermia i udzielanie pomocy poszkodowanym w warunkach wyziębienia organizmu. Tutaj akurat jednostki straży pożarnej i jednostki współdziałające systemy mają okazję spróbować wykonać tą resuscytację, przypomnieć sobie, jak zadbać od pacjenta wychłodzonego. Ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ w naszym zawodzie, czy ratowników medycznych, czy strażaków, no nie ma miejsca na wahania, trzeba tą wiedzę mieć jak najlepszą i takie ćwiczenia pozwalają w warunkach symulowanych, kontrolowanych sobie te rzeczy powtórzyć, poćwiczyć w fajny sposób. Co jest ważnego w przypadku, kiedy widzimy poszkodowanego, w wypadku na przykład samochodowym, co powinniśmy zrobić? Jakie są pierwsze czynności? Przede wszystkim nie bać się podejść i udzielić tej pierwszej pomocy, ponieważ tak naprawdę największe szanse na przeżycie poszkodowane są wtedy, kiedy ta pomoc dotrze jak najszybciej, jeżeli świadkowie zdarzenia udzielą tych krytycznych czynności. Także nie bać się podejść, ocenić ten stan poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe i przede wszystkim wezwać służby ratunkowe, ponieważ to pozwala rozpocząć łańcuch przeżycia i jak najszybciej przynieść tą pomoc poszkodowanemu. Także nie bać się podejść na tyle, na ile potrafimy zadziałać pod kątem pierwszej pomocy. Myślę, że wystarczy. Z jakiej szkoły jesteście? Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Takie ćwiczenia to fajna sprawa? Fajnie, że macie możliwość uczestniczyć w takich ćwiczeniach? Jasne, bo przede wszystkim możemy się nauczyć, jak się zachowywać, co robić. Przede wszystkim jest to wiedza praktyczna, jak i teoretyczna. Bardzo dużo możemy się tutaj nauczyć jako pozoranci, właśnie biorąc udział w tych manewrach, które organizuje Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze. Bardzo dużą wiedzę tutaj możemy zdobyć, przez co też nasi strażacy z naszej kotliny oraz zagraniczni, bo są to manewry międzynarodowe, mogą zdobyć jeszcze większą wiedzę, przez co mogą jeszcze lepiej ratować ludzi. My, biorąc udział właśnie w tych manewrach, możemy taką wiedzę zdobyć, przez co mamy większe tak zwane pole do popisu i no jednak ktoś, kto jakby nie siedzi w tym temacie, to myślę, że trudno by miał, jeżeli chodzi o udzielenie takiej pomocy. To są warsztaty, w których ćwiczymy, w których doskonalimy udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli zdarzenia związane z ratownictwem medycznym. Bardzo ważne, bo są w ramach projektu unijnego, czyli razem wymieniamy doświadczenia, uczymy się, wymieniamy różne koncepcje z naszymi kolegami z Czech, z kraju libereckiego. Są 4 zespoły z Czech. No i nasi oczywiście strażacy, oprócz jeleniogórskich, są w sumie 42 zespoły strażaków nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z innych rejonów Polski. Dzięki tutaj kolegom saperom będzie również sytuacja zainscenizowana, gdzie będą osoby ranione odłamkami niewybuchów. Także dzięki temu my też w jakiś sposób ćwiczymy działania, z którymi rzadko mamy do czynienia, ale patrząc na to, co się dzieje, na tą sytuację geopolityczną, możemy mieć z nimi do czynienia w przyszłości. Oby oczywiście nie. Dowódca patrolu saperskiego z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, starszy chorąży sztabowy Radosław Mazur. Na tych manewrach pod kryptonimem Szrom naszym zadaniem będzie przygotowanie stanowiska związanego z detonacją niewybuchów, gdzie będą upozorowane ranne osoby.
Oprócz tego po raz pierwszy patrole saperskie, czyli wydzieleni żołnierze z patrolu z Bolesławca oraz z dwóch patroli z Głogowa wystawią zespół ratowniczy, który będzie praktycznie uczestniczył we wszystkich zdarzeniach na manewrach. W ćwiczeniach uczestniczymy w wojsku, natomiast tutaj w straży pożarnej po raz pierwszy będziemy uczestniczyli. Takie ćwiczenia dla Was to też jest jakaś nauka, jakieś szkolenie takie, które możecie wykorzystać później w swoich działaniach? Oczywiście, każdy rodzaj ćwiczeń i szkoleń później może być wykorzystany w trakcie praktycznego działania, gdzie coś się stanie, dojdzie do jakiegoś zdarzenia. Ponadto zawsze prowadzimy w czasie manewrów od kilku już lat zajęcia profilaktyczne związane z ostrzeganiem ludności przed niewybuchami, niewypałami. Uświadamiamy, że to jest nadal groźne i nadal stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, którzy znajdą taki przedmiot. Najważniejsza zasada, zawsze tu przypominam, to nie dotykamy niewybuchów, jak je znajdziemy, oznakowujemy miejsce i zgłaszamy jak najszybciej, dzwoniąc na numer alarmowy policję bądź straż pożarną. Po raz 33 są to manewry organizowane. Są manewry te współfinansowane środkami z budżetu państwa, ale przede wszystkim to są środki zewnętrzne z programów unijnych, transgranicznych, tutaj za pomocą pozyskane z euroregionu NYSA. I tutaj to są ćwiczenia, które z roku na rok coraz to lepiej sprawdzają się w takich bezpośrednich kontaktach. I tak jak powiedziałem, strona czeska, strona polska, no ale i też współpraca między PSP, czyli państwowymi jednostkami i ochotniczymi jednostkami. I tutaj też mamy jednostki z zakładów przemysłowych, jak chociażby z naszego Walmetu.